Jeżeli szukacie monet do Ultimate Team na każdą platformę z dowolną metodą płatności, to zapraszam do sologaming.pl. Przy kodzie Jacob macie 5% zniżki, link w opisie, polecam. Cześć, witajcie z tej strony Jacob, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku losowych składów na moim kanale. Oczywiście tak jak zawsze w losowych składach wybierzemy sobie trzech zawodników losowo, a następnie wokół nich zbudujemy cały zespół. Mam nadzieję, że nie możecie się już doczekać, żeby zobaczyć, kto dzisiaj będzie trzema głównymi zawodnikami dla naszej serii. Także nie przedłużajmy, wylosujmy pierwszego złotego zawodnika, wokół którego zbudujemy cały zespół, a jest nim, uwaga, Fofana. Aha, zapomniałem dodać, że zrobimy dzisiaj na bazie ligi, czyli na przykład ligę francuska. Zawodnik swoją drogą dobry, fajnie mi się nie grał na pewno w FIFA 14. Zobaczymy, przetestujemy go, jak pójdzie mu w tej wersji. No zobaczymy, Fofana. Zgadłem, dobra. No i kolejny, nasz uczestnik to jest, uwaga, Perisic, okej. Dobrze, to jest wersja 81, dobra. I mamy jeszcze ostatnim zawodnikiem, czyli mamy Bundesligę, i mamy na koniec Navarro, czyli BBVA. No dobra, mamy Navarro, N-A-V-A-R-R-O. Powinno nie być problemu z tego powodu, że mamy Hiszpana z BBVA, mamy Francuza z ligi francuskiej. Brakuje tylko na pełni szczęścia tak naprawdę chyba Niemca z ligi niemieckiej, Bundesligi. Ale i tak Perisic jest świetnym tutaj okazem. Mam nadzieję, że świetnie będzie tutaj wpasował się do, że świetnie wpasuje się do zespołu. Tak czy inaczej, moi drodzy, dajcie mi chwilę, a ja zaczynam budować skład. No i poszło całkiem nieźle, moi drodzy, skład już jest skończony. No i chciałem zrobić sobie taką otoczkę informów. No i jest oczywiście, kto jest na ataku? Lord Bentner. No i to chyba na tym powinienem skończyć nawet odcinek, zakończyć definitywnie, sprawić, że to byłby koniec, ale oczywiście, moi drodzy, jak zawsze przeniesiemy zaraz ten skład sobie na PlayStation 4 i zagramy nim mecz, sprawdzając, czy Bentner, Braithwaite, Perisic, Mouma, Mweweba, Fofana i inni dadzą sobie radę w prawdziwym meczu turniejowym. Poprzedni udało nam się wygrać, więc mam nadzieję, że tak samo będzie i tutaj. No to co? Na PlayStation. Okej, moi drodzy, i to jest skład. Teraz się pewnie zastanawiacie, coś tu jest nie tak. No i macie rację, moi drodzy. Chciałem już poszukać Lorda Bentnera, no ale niestety. Nie znaleziono licencji spełniających żądane kryteria. Zadane kryteria, żądane, myślałem, czy to jest napisane. Nieważne, tak czy inaczej, Bentner jest niedostępny, więc będę musiał użyć jego zwykłej wersji. No wybaczcie, chciałbym go kupić, ale go po prostu nie ma na rynku, dzięki jej. Tak, bo nie ma się co oszukiwać, to właśnie przez nich, gdzie jest Bentner na samym dole, Nicolas. To przez nich tak naprawdę to wszystko się tutaj dzieje, bo jeżeli cena Bentnera jest tak niska, że nie każdy chce go kupić, to znaczy, że coś jest nie tak. To rynek powinien sam sobie ustalać, że na przykład on jest warty 100 tysięcy i wtedy ja bym go kupił za 100 tysięcy, a ktoś by zarobił. I tyle. No ale tak to nie działa, bo jej woli komunę. Tak czy inaczej, moi drodzy, to jest skład, który zbudowałem, mam nadzieję, że wam się podoba. No i przetestujmy te czarne skrzydła oraz ten złoty, jakże środek. No i oto właśnie mamy kolejnego przeciwnika i dobry skład BBVA FC FIFA. Zmierzmy się przeciwko właśnie takiej potędze. Braithwaite. No i to jest, moi drodzy, rzut karny, fatalny błąd ze strony przeciwnika. Aczkolwiek to może nie z jego winy, a po prostu samej gry. Tak się wydarzyło, bo zaczął wyciągnąć za koszulkę w polu karnym. No i fatalnie się to dla nich skończyło. Zobaczcie na to, Braithwaite upada w polu karnym, bezpardonowe wejście Mascherano. No i mamy rzut karny na 1-0, czy się uda? Navarro na pewno nie będzie z tego strzelał, nie, nawet o tym nie myśl. Strzela ten jedyny. I czy mu się uda? Bentner, i nawet, że bramkarz go wyczuł, znaczy to Bentner wyczuł bramkarza, gdzie się rzuci, więc postanowił go upokorzyć i dlatego strzelił w to samo miejsce, ale oczywiście tak, żeby nie mógł obronić. 1-0, staje się faktem, możemy atakować dalej. Ładne wypuszczenie Perisicza. Perisic, kto tu ma Alvesa? Alves trochę szybki jednak jest. Ale ładnie to zrobił Perisic. Perisic. Jakby to była piękna bramka. No co tu się dzieje na tych losowych składach? Muszę wam powiedzieć, że jestem zaskoczony jakością niektórych zawodników. I bardzo, bardzo mnie to cieszy. Rodriguez. Ładnie to zrobił.
i mamy piłkę nadal. Tutaj Bentner jest i trafia, cóż za potężna główka. Wydaje mi się, że to leciało ze 150 na godzinę. Tak czy inaczej, moi drodzy, 2-0. I to jest już druga bramka duńskiego napastnika. Zobaczcie na to uderzenie głową, no to tylko on mógł zrobić. Bentner, uderzenie z daleka, no powiem szczerze, i Iniesta to nie jest. No nie, Benzema i Lopez, Benzema uderzenie i to jest obrona przez naszego srebrnego bramkarza. No, Fofana tam dobrze zagrywa, Perisic już biegnie, mamy ładną kontrę. Tam widzę Bentnera, Bentner dostaje piłkę, Bentner i to jest bramka na hat-tricka. Cóż za akcja naszego zespołu, zabójcza kontra w 48 minucie, nie dająca szans naszemu przeciwnikowi. Wow, co tu się działo teraz, co tu się działo? Perisic pięknie wypatrzył Bentnera, ten, no, zagrał sobie piłkę, uderzył całe siły, no i to nie miało prawa nie wpaść do bramki. Perisic, co zrobił? Perisic, wiedział, co przeciwnik chciał zrobić. Perisic, i cóż za to jest bramka naszego zawodnika Wolfsburga, lewy pomocnik, spisał się idealnie w tej sytuacji. No, powiem szczerze, sam wykończył akcję, odebrał, ograł wszystkich i strzelił idealnie. No, jestem pod wrażeniem. No, bo już myślałem, że wpadnie. Ładna obrona, po raz kolejny zresztą naszego bramkarza. I proszę Państwa, mamy piłkę. Mamy po raz kolejny, świetny dribbling, czyżby kolejnego skrzydłowego. Tym razem ładnie to zrobił, aczkolwiek, oj, troszeczkę się zamieszaliśmy. Bentner jeszcze zatrzymał świetnie piłkę nogą, ruletka, zatrzymanie piłki i to jest smash into the box. No i oczywiście, moi drodzy, piąta bramka i czwarta w wykonaniu naszego Bentnera, Lorda. No zobaczcie, jakby to był inform, to byśmy mieli pewnie wynik z 8-0. No cóż za akcja. No, Fofana już nie może i to jest bramka, moi drodzy. Jak to nie jest, to nie jest bramka. No ja już nie będę przeciwnika dobijał, bo i tak jest źle. O, jest zły, rage. No i tak oto, moi drodzy, te bramki potwierdzają, kto rządzi na boisku, jaki napastnik z numerem 10 jest po prostu najlepszy. Tak czy inaczej, no muszę powiedzieć, że świetnie się bawiłem. Nie wiem, czy to formacja, czy zawodnicy, czy może w końcu ktoś zrozumie, że kupowanie kart nic nie daje, jeżeli grać nie potrafisz. Bentner, Perisic, Bentner. No i to jest świetny występ całego naszego zespołu i to widać, to po prostu widać. No i oczywiście też świetny występ bramkarza, muszę polecić Marino. Jak budujecie srebrny skład, to jak najbardziej się nadaje. Okej, moi drodzy, i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Oczywiście, jeżeli podobał Wam się występ Lorda, to łapka w górę. No i widzimy się następnym razem w losowych składach oraz innych materiałach na moim kanale. Trzymajcie się, no i na razie.